No siemanko, szanowanko, z tej strony Tommy Juniorski! And welcome back to Gruchot! Dokładnie, powracamy do Gruchot i zobaczcie, że już tutaj się troszeczkę sceneria zmieniła, ponieważ mamy tutaj piasek, mamy tutaj wodę, czyli sugeruje to, że naprawdę jedziemy przez tą byłą Jugosławię i wydaje mi się, że możliwe, że będziemy jechali przez tereny dzisiejszej Chorwacji, skoro ja widzę coś takiego, znaczy piasek, no w Chorwacji nie ma piasku, wydaje mi się, że będziemy od razu cisnęli prosto na Albanię, bo w Albanii jest i piasek, i kamieniste plaże są, także od razu tutaj klikam continue, ponieważ nie potrafię się już doczekać. Nie wiem, kurde, czy zainwestować w jeszcze jakiś repair kit? O, popukamy sobie jeszcze tutaj. Co jest rozgrane? O kurde, myślałem, że teraz się coś zacięło. Dobra. W ogóle też mi mówiliście, że tutaj są dwa łóżka, ponieważ we wcześniejszych wersjach ten dziadek jeździł z nami i nam tutaj opowiadał troszeczkę o pierdołach i tak dalej. Dobra, tutaj nikogo nie ma, tutaj też nikogo nie ma. Jak tam nie ma numerka, to to jest chyba jakieś wejście służbowe. Tak mi się wydaje. Dobra. Nie, czyli oni... Czyli oni jednak chyba tylko dają pieniądze w nocy. I'm trying to sleep here. Nie, ten też mi tutaj kasy nie chce dać, nie? A ten? Jezus Maria, też wyleciało. Jest, 30. Jest, kolejne 30. Ten gość już zapłacił za jedną noc 60 marek, pewnie się nawet nie zorientował. Jeszcze później przyjdzie do niego ta babka i znowu będzie żądała od niego 25. Widzicie to? Widzicie to? Nie dość, że pisze tutaj po węgiersku. Egi szoba egi ej szakara. Ten język jest tak śmieszny, że to jest masakra. Nie dość, że tutaj już pisze po węgiersku, to jeszcze cena wzrosła do 30. Wydaje mi się, że im... Co to jest? Flag? Nie? Nie? Ale możemy jeszcze sprzedać je za 20. Ile one w ogóle kosztują? Możliwe, że będziemy musieli sobie tutaj kupić nowe opony. Ale wydaje mi się, że z chwilą... O kuźwa mać. Co tu się teraz stało? Co tu się teraz stało? Ile my mamy kasy w ogóle? Dobra, ile my mamy kasy? 95? Ej, ja muszę przecież maskę zamknąć. Ja muszę kupić, kurde, opony. Mamy to jeszcze tutaj? Mamy. 2,40, widzicie? To już jest do sprzedania za 2,40. Czy już jest troszeczkę droższe na granicy niż 0,7. Ale scena, bo nie wiem, czy kurde naprawić teraz sobie ten samochodzik. Czy jechać do Lajki i sobie coś tutaj pokupywać, to posprzedawać, ale no za ile ja to sprzedam? Za 5? Dup. Gdzieś tam wjechałem. Nie no, po prostu musimy jechać tak, musimy jechać tak. Ja zobaczę, po ile są... Ja zobaczę, po ile tutaj są te opony. Dobra. Ja zobaczę, po ile tutaj są te opony, bo jeżeli ja je mogę sprzedać za 20 i nowe też będą po 20. Zero. Już są po zero. Już są po zero. Ale scena. Ale scena. Ale to jest głupie. Ale to jest dziwne. Są skrzyneczki. Są skrzyneczki. Są skrzyneczki. Także możemy się uratować od tego, że naprawimy sobie samochód, ale to i tak nie zmienia faktu, że mamy coś nie tak z oponami. Wydaje mi się, że tej trasy tutaj nie przejedziemy, no. Bo będzie scena. Ja muszę kupić chyba 17... Widzisz, raz... Dwa. O, mogę. Co się teraz stało? Dlaczego mogłem 4 razy pokręcić, jak zawsze można 3 razy tylko pokręcić? Dobra, trzeba dokręcić te koła. Co to oznacza? Dokręcić koła. Albo odkręcić bardziej. Po ile są te opony? Po 25. Tutaj jest po 20. Road tires. Off-road tires, road tires. A dlaczego to jest po 20? A te są po 30. 350, 350, 300, 300. A to jest nawet lepsze. To są nawet lepsze i jest tańsza. Bo ma lepszą trakcję. 450, to ma 400. Albo im mniej, tym lepiej chyba, tak mi się też wydaje. No nie wiem, ale to jest... Potrzebuję naprawdę milion kasy. Ja potrzebuję milion kasy. Ale scena, nie? Ja potrzebuję milion kasy, żeby sobie tutaj wszystko pokupować, zupgrade'ować i tak dalej.
Sami widzicie, że ja tutaj gram bez cheatów, a równie dobrze możemy grać na cheatach. I tu jest prądu 99, także jest ok. Tutaj trzeba dolać troszeczkę, to jest 3x3. To jest 3x3, a tu jest 1x3. A tu jest 1x3, dobra. Już się nic tutaj nie pieprzy. Olej. No dolejemy troszeczkę tego oleju. Żeby wrzucić... No dobra. Wrzucimy sobie teraz to. Dolejemy. No. Okej, okay, no oil mix. Ale spróbuję dolać no kapkę. Nie na maksa, ale kapkę. Kapkę, nie? No dawaj. Dobra, lean oil mix. No dobra, niech będzie, że dolałem więcej niż kapkę. Dokupimy sobie może jeszcze jeden. Ogólnie bym chciał sprzedać to tutaj, kupić sobie nowy, świeży. To sprzedamy za 5. To sprzedamy za 5. To sobie tutaj kupimy. Nowe, nieużywane. Wtedy nas to kosztuje 13. Boże, o Boże, ale scena, no. I może olej sobie jeszcze kupimy, no, bo później zaś będzie scena z olejem. Ile olej kosztuje? Chyba 5. Także olej jest akurat dosyć tani. I to mi się podoba. Ale to jest bardzo dziwne. Jest ta skrzynka z narzędziami. Ej, ta skrzynka z narzędziami. Gdzie jest ta skrzynka z narzędziami? Skrzynka z narzędziami zniknęła. No widzicie, jak to się kurde zacina? A nie, jest, mam ją kurde w ręce. Bo ja nie widzę przez te okulary, bo jeszcze nie jest tak jasno. Dobra, odkładamy to. Pyk. I pyk. Po ile teraz to jest? No, odłóż to i to. Po 2,40. Zobaczymy, po ile to będzie w byłej Jugosławii. Dobra. Myślę, że wszystko. I możemy pomału tutaj spierdzielać. To i tak nie jest duże miasto. Widzicie, że tutaj mieszkają 4 osoby, 0 samochodów. Oni pierwszy raz w ogóle pewnie widzą samochód na oczy. A tu co jest w ogóle? Co tutaj jest? Tu jest jakieś dalsze miasto. A nie, myśmy tutaj stamtąd przyjechali. I tu jest chyba granica, nie? Z tego co mi się wydaje. Dokładnie, zobaczcie to przejście graniczne. A tutaj co leży? Śmieci. Widzicie, jak tutaj już nawet śmieci leżą. To już jest inaczej niż kurde w Niemczech. Widzieliście to? Tam nic nie ma. Tam jest jakiś bunkier w ogóle chyba. Z tego co mi się wydaje. Co tu jest? Niby jakieś rondo. Ja tutaj mam przejść z prawej strony. Oni są w ogóle też pewnie zdziwieni. Co on tutaj robi? A nie, no jak ja tutaj jadę śmiesznie? Dobra. Widzę już znaczki byłej Jugosławii. Dobra, jesteśmy. Pyk. Już ci podaję tutaj dokumenty. Jak zawsze. Czekajcie, sobie te okulary ściągnę, bo naprawdę... Ej, otwórz tutaj to okno. Bo ja naprawdę mało widziałem. Mnie nawet tak trochę oczy zaczęły boleć. Stałem się taki bardzo śpiący. Bo jest trzecia w nocy. Okej, okay, seems in order, bla bla bla, one month you must declare. Ja jestem ciekawy teraz tej trasy, nie? Patrzcie trasa, bo tutaj będzie 700 km jak nic, patrz to. Nie, 280. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest jedna wielka scena, to jest jedna wielka kapa. Bo tutaj, stąd z Węgier, przez taką trasę, zobaczcie, my tutaj nawet będziemy jechali przez wyspy z Chorwacji, tutaj jest 280 km, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, że to jest 280 km, bo ja przecież jeżdżę na Chorwację, ja wiem, że tutaj jest Istria, w ogóle one, to były kiedyś Włochy tutaj. Tu jest Istria, jak tutaj jest przejść, tu są Włochy, tu jest Słowenia, jak ja wyjeżdżam stąd, ja ostatnio jechałem tutaj, bo tu jest gdzieś Dubrownik, to jest w ogóle dziwna ta mapa tutaj. Jak ja kliknąłem tutaj Dubrownik, tu jest gdzieś Dubrownik. To jest w ogóle jakaś dziwna. Nie, tu już jest Montenegro, tu będzie. Tu jest Dubrownik. Tutaj są te wszystkie wyspy. Widzicie, tu... Tu jest... Korciula, Chwar... Nie. Brać, Chwar i Korciula. Tak jak byłem w tamtym roku na Chwarze, to myśmy stąd tutaj mieli 500 km. A on mi mówi, że stąd tutaj jest 280. Ale scena. Tu jest offroad. Tu jest co prawda fajna pogoda, ale jest... Offroad, jakiś znak zapytania. Nie wiem co wybrać, no pojedziemy na ten offroad tutaj. To na pewno nie, bo nie mam opon. I to też nie. Bo tu jest zachmurzone. To weźmiemy sobie tą drogę.
O, jedziemy w ogóle do... Tutaj nie ma Dubrownika, Dubrownik nie znajduje się tutaj. Co to w ogóle jest za scena teraz z tą mapą? Tu jest Adriatyk, to jest okej. Okay. Tu są Włochy. Ale to mi już tutaj nie pasuje i ten Dubrownik tutaj, przecież to jest... To już tutaj na przykład nie pasuje. Widać, że gość tutaj to robi po prostu na szybko. I Dubrownik, jak tu jest Dubrownik, to będziemy musieli przejechać na Czarnogórę. Z Czarnogóry pojedziemy sobie do Albanii i z Albanii sobie przejedziemy do Turcji. Ale to i tak jest jakaś scena. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy nie wydaje, ale jest na 100% tak. Na 1000%. Ale scena, ale głupie ty. Dobra, mamy 280 km. Mamy... Nie mamy opon. Zobaczcie, jak to ładnie, pięknie wygląda. Oni się dopiero przecież teraz zaczęli budować, a to już tak ładnie wygląda w latach 90. No dobra, niech będzie, ale w ogóle... Tutaj jest teraz wojna, tu jest wojna domowa, tu jest kocioł bałkański, ponieważ w tamtym okresie Jugosławia się tak jakby sama stworzyła, można by powiedzieć. Nikt nie wiedział, po II wojnie światowej to była taka scena z tymi... byłymi teranami Jugosławii, że oni nie wiedzieli w sumie do kogo należą. Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Kosowo nawet jeszcze do tego dochodzi. Albania chyba też dochodzi, ona tam mało co uczestniczyła, ale jednak uczestniczyła w tym... Oni Jugosławię wciągnęła siłą. I ogólnie oni sami nie wiedzieli o co w tym chodzi, się niby pojednali. Zobaczcie, jakie tutaj są w ogóle... A nie, to nie są... Ej, coś się dzieje. Coś się dzieje. Wie się, co tutaj się stało teraz. Wpadłem w poślizg. To była po prostu jakaś masakra. Zobaczcie. Ale ładnie, ale pięknie. I oni się wszyscy zjednoczyli, a później się tak jakby... rozdzielili. I tam była wojna domowa. Chorwaci do dzisiaj się nie lubią. Zobaczcie, tam był ten... Latarnia morska. Chorwaci do dzisiaj się nie lubią z Bośniakami. Jak ja byłem w tamtym roku w Bośni i Hercegowinie, nie, bo ta wojna się praktycznie skończyła jakoś 10 lat temu. Jak byłem w tej Bośni i Hercegowinie, to naprawdę było widać jeszcze dziury po kulach, które... No, budynki po prostu postrzelone. Ja pierwszy raz w życiu w ogóle widziałem coś takiego i to jest po prostu też bardzo dziwne przeżycie. Bo teraz niby jest wszystko w porządku, a jednak jak się tam chodziło po mieście, to... Widać napisy na przykład na ścianie, wojna się jeszcze nie skończyła i taka róża, nie? Ja nie wiem, kto to w ogóle wszystko zaczął, bo nie wgłębiałem się tam w historię Jugosławii, ale oni sami nawet nie wiedzą, o co w tym chodzi i to jest ogólnie też nazywane kocioł bałkański. Bo tam nikt nic nie wie, co się działo, nikt nic nie wie dlaczego, po co, za co i tak dalej. I to wszystko takie pogmatwane, taki jeden wielki rozpierdziel, nie? Także... Do Chorwacji, no... Słowenia zawsze była taka... neutralna do tego wszystkiego. O, Dubrownik, 210 km, przejechaliśmy 60 km, wow. Słowenia zawsze była negatywna, albo raczej sceptycznie do tego podchodziła. No wciągnęli ją w tą Jugosławię, no to wciągnęli. No była do tego sceptycznie nastawiona. Ani nie była przeciwko, ani nie była za. Chorwaci mają temperament a la Włosi. Oni teraz są spokojni, ale tak to walczyli o to, żeby... Że to jest nasze ziemie... Jaka dziura! Widzieliście tą dziurę? Ty, ja sobie wejdę teraz do tej latarni morskiej. Ja sobie zobaczę, jak tutaj wszystko ładnie, pięknie wygląda. O, widzisz? Jest jakiś tutaj zepsuty traban albo coś. Cholera wie, co tutaj w ogóle jest. Możemy sobie części może z niego powyciągać, ale fajnie. Ale żeśmy fajnie trafili. Dobra, i powracając do historii. Chorwaci tacy byli, wiecie jak... Blablabla. Wow. A to jest i tak 10 litrów, plus 3 litry tylko, 3 litry dodajemy, plus 1 charge, minus 1 kilo to weight. No nie ma aż tak super pięknie tutaj. O Boże, nic tutaj nie ma, żadnej skrzynki ani nic. Dobra, i powracając do tej historii, Chorwaci są jacy są, Bośniacy są jacy są i ogólnie wydaje mi się, że to jest... Wszystko ich podzieliła religia, ponieważ w Bośni i Hercegowinie już mamy islam. Tam chodzimy i naprawdę tam możemy się poczuć jak w Turcji, gdzie już wszędzie wiszą te takie śmieszne lampiony, lampioniki, grają na tych swoich bamboleo, czy jak to się tam nazywa, jedzą coś innego, mają meczety, a nie normalne kościoły i tak mi się przynajmniej wydaje, że po prostu ich podzieliła religia, bo nic innego.
Macedończycy też już tam mają swoje habdziu i tak dalej. Zobaczcie, tutaj mamy kurde 6 na 10, 6 kilo wave. A tutaj mamy, ale tu jest 0 litrów, naprawdę to jest po prostu 0 litrów i to jest scena, bo jak my tutaj mamy 0 litrów i on jest w ogóle zepsuty, 2 na 4, zobaczcie, to mi się tego nie opłaca brać, bo nie dość, że tutaj 13 litrów muszę wlać, a mam bańkę z 10 litrami, ja się boję, że my po prostu nie dojedziemy, nie ma oleju, jest tylko po gdzieś podychy, ale może go będziemy mogli zabrać ze sobą, co? Czy nie za bardzo? Nie za bardzo. Ja spróbuję ten tutaj wybudować. A jakbyśmy się przenieśli tutaj? Do tego auta. A nie da się. Nie da się. Bo specjalnie tutaj nie ma drzwi. Ale ładny licznik ma. Ciekawe, czy jest prąd w tym aucie. Możemy tutaj usiąść? Nie możemy. Kluczyków przecież też nie mamy, co tutaj pierdzielę. I w ogóle tutaj kierownicy nie ma. Ale scena, ale jaja. I radia też nie ma. To jak my się tutaj chcemy przenieść? No nie da się. Kalboryty, no zobacz, kurde, no. Ładnie, pięknie teraz tutaj wygląda, ale nie da się. Jednak zostało mi paliwo, ale jestem zadowolony. Zobaczcie, tu jest plus 1% charge, 0 kilowave, a tutaj 1 kilowave i 99%. Czekajcie, ja spróbuję to sobie tutaj wziąć. I wziąć to tutaj. I zobaczymy, czy też będzie prąd. 100% charge, 1 kilowave. Bez sensu, bo wcześniej pisał tutaj coś innego. 0% charge, 1 kilowave. Bez sensu. To mi się bardziej podoba, bo jest ładny czerwony. I to jest też ładnie pięknie, że tutaj kurde... Ale widzicie? Przecież pisało plus 3. Plus 3 tak jakby paliwa. A i tak mamy 10. Także ta gra jest mega hiperturbo zbugowana, muszę wam powiedzieć. Minus 3 litry of fuel, widzisz? Optimal oil mix. Ale scena, ale bez sens. Ten jest za 7, możemy go sprzedać, a tego możemy za 10 sprzedać. Aha, bo tutaj jest 6. A tutaj było paliwo w środku, dlatego to tak wygląda. Okej, dobra, bo tam było paliwo w środku. To jednak nam się opłaca wziąć. Ale musimy sobie troszeczkę tutaj oleju dolać. Żeby był ten optimal. Lean. Nie ma tutaj nic. Wystarczy. Dokręcimy troszeczkę. Dwa razy dokręcimy. Dolejmy oleju i dolejmy troszeczkę paliwa. Żebyśmy mieli wszystko ładnie, pięknie na maksa. Dobra. Zaś musimy dolać tutaj oleju, ale to trudno, no nie dolewamy jeszcze tego oleju. Dobra, tak może by w sumie być, no. 10 na 10. I ma wytrzymałość większą, 4 na 4. Dobra, to ty tam w tym... spieprzaj. Dobra. Dobra, zamykamy bagol. Aha, bo tutaj nam od razu pokazywał, czy to jest lepsze. O! Boże ty! Ale to był teraz mega hiper turbo ziew. Jugosławia, widzicie? Autokarta. Zamknięty bagażnik, zamknięty. Dobra, no to jedziemy dalej. O, jak ładnie, pięknie odpalił. Super, super. Co to teraz było? Co tutaj się w ogóle dzieje? Tu są jakieś duchy te. Nie dość, że ziewam, to jeszcze tutaj wszystko spada. Ładnie, pięknie. Dobra, jedziemy dalej. Na kolejną... No, jak to się nazywa? Lichtturm? Na wieżę to. Jezus, mi normalnie słów brakuje, to jest po prostu niemożliwe. Na latarnię morską. Ale bez sens ty. Dobra i... No i oni sami nie wiedzą, o co tutaj ogólnie chodzi. Jak chcecie, to sobie poczytacie, bo w sumie historia tej byłej Jugosławii jest ciekawa, można by powiedzieć. Bo to są też ciekawe rejony, one są naprawdę piękne. Ja naprawdę wolę pojechać sobie do takiej byłej Jugosławii. O kurde, ale tutaj się napaćkało wszystko. Pojechać do takiej... O kurde, patrz co tutaj się teraz dzieje. Ale scena, mamy panę. Niepotrzebnie tak zapierdzielaliśmy. No ale trudno, powinniśmy dojechać. Dojedziemy. Jakby co, to sobie ustawię na... może tyłu. Chociaż to jest chyba tylna opona, tak mi się wydaje. Dobra. Zatrzymujemy się.
Ale panę żeśmy teraz chycili, ale scena. A ja tutaj nie mogę... To jest ta? Nie, to nie jest ta. To nie jest ta? To jest ta lewa tylna. Nie, przed... I ta tutaj... To jest ta. Prawa tylna. Dobra, i możecie sobie, już mówię to po raz kolejny, możecie sobie poczytać historię tej byłej Jugosławii. Tereny są naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo piękne i Adriatyk jest przede wszystkim piękny. I jest tanio, jest po prostu tanio, bo jak ja mam na przykład jechać sobie do Włoch, czy mam jechać sobie do Hiszpanii, gdzie też mam blisko, to ja wolę sobie naprawdę pojechać 3 razy w roku do takiej Chorwacji i... No i wyjdziemy na to samo, niż jakbym miał pojechać raz do Hiszpanii, bo to jest... W tamtym roku mieliśmy jechać do Hiszpanii na Costa Brava. Kupiłem sobie nawet tutaj wszystko ładnie, pięknie, przewodniki i tak dalej. Ale zrezygnowaliśmy, bo jest... No jest po prostu drogo, no. Jak ja... W tamtym roku we wrześniu... Kolejna opona pękła. Ale scena. Jak myśmy w tamtym roku naprawdę byli... w Chorwacji we wrześniu, druga połowa września, to my za 3 osoby dorosłe, plus pies, plus... ta opłata klimatyczna, która też występuje, to nie występuje tylko w Polsce, ale występuje to wszędzie. Za trzypokojowy apartament z ładnym, kurde, widokiem na morze, z garażem, z... Ale pana ty, ale mamy flak na... Trzeba jechać pomału, żeby dojechać, trzeba jechać pomału. Zobaczcie, 70 km zostało, dojedziemy, 70 km dojedziemy, to nie jest dużo. To zapłaciłem za tydzień... za wszystko, 120 euro. To jest, no 500 zł powiedzmy, to jest dużo? Bo według mnie to nie jest dużo, to jest hiper, super, super, hiper, mega mało. Także no... A w Hiszpanii? W Hiszpanii bym musiał dać... O, gdzie teraz? Patrz, i tutaj można jechać i tutaj. Pojedziemy sobie tutaj. Tu jest jakiś most. Którym mam jechać, kurde, tam? Tam może być zablokowane. No to sobie pojedziemy tutaj. Tu już jest jakiś mościk w ogóle. Aha, bo my teraz jedziemy chyba na jakąś kolejną wyspę. Mam nadzieję, że dobrze jedziemy. Żeby nie było za chwilę tutaj... Co tu jest w ogóle? Tu jest jakaś baza. Wow! To może tutaj coś fajnego w końcu znajdziemy. Trochę się obłowimy. Zobaczcie, tu jest stacja benzynowa, która jest zamknięta. A nie, tu jest Schrottplatz! Tutaj jest Schrottplatz! Kurde, 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 w końcu! W końcu, w końcu, w końcu! Co tutaj trzeba zrobić? Co on tutaj ma ciekawego? Minus 6 litrów, 100% charge. O kurde, to jest chyba... A to jest zepsute w ogóle. Tutaj coś trzeba było naprawić chyba z tego, co mi się wydaje. Energia, coś tam. I tutaj się powinno otworzyć. Bo mi też tutaj podpowiadali się, żeby to tutaj naprawić. Jest! Działa! Jest! Działa! Jest fajnie, jest pięknie, ale tutaj się teraz obłowimy. Czekaj, aż tutaj wyłączę sobie te światła, bo przecież za chwilę mi prądu zabraknie. Idziemy sobie tutaj. Tutaj się z auta kopcia w ogóle, zobaczę, tutaj trzeba już naprawić. Bo może znajdziemy jakąś skrzyneczkę tutaj. Ale o kurde, wszystko trzeba naprawić. 2. Może to będzie lepsze. Nie, 1. 3 na 3. To się wymieni. Bo to jest scena z tym. 25 wave. 0 kilo to wave. 0... To się wymieni. Ja se to wymienię. I teraz mamy naprawione. Widzicie? Widzicie, jak można kombinować? Miejmy nadzieję, że tutaj znajdziemy coś fajnego. Ja mam taką po prostu nadzieję, no. Schrottplatz. Gerdis Schrottplatz. Gdzie tu jest jakiś... Nie, nie da się tutaj wejść. Nie da się tutaj wejść. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tutaj. Może tutaj trzeba wjechać tym samochodem. Bo wtedy tutaj coś jest. Zobacz to! Green Engine! Ale on jest zepsuty. Fuck! Fuck! A ja nie mam, kurde, teraz żadnej skrzynki te. Ale tutaj też coś mamy. Patrz to. Green Squash Engine. Minus 14 wave. Ten jest jeszcze lepszy. O Boże, o Boże, o Boże, ale on ma 0, naprawdę? Jak ja teraz mam to naprawić? Przecież jak on ma 0... 22,5 do setki, minus... plus 30 to top speed. Czyli 100 km, czyli 130 możemy tym jechać.
jest lżejszy, niech on po prostu odpali, no proszę cię. 0 na 3, ja tutaj mam... Dlaczego mi się zawsze coś takiego przydarzy, no? Zawsze mi coś takiego się musi przydarzyć. Chyba, że... Ja, wiecie co ja zrobię? Ja chyba pojadę do miasta i ja się po prostu po to tutaj wrócę. Albo pójdę z tym na pieszo, ja nie wiem, bo... To jest po prostu... To jest... Ja nie wiem jak to ubrać w słowa, nie? Ale mnie ta gra tak irytuje, że to jest po prostu katastrofa. Patrz. Ja jestem ciekawy, czy on odpali. Odpalił. On odpalił. Co prawda skacze jak 150, ale może dojedziemy te 70 km, ja mam nadzieję. Panowie, panie i panowie, ryzykujemy. Przepraszam, że nie powiedziałem nic na temat pań, ale panie też muszą się naprawdę ucieszyć, że znaleźliśmy, kurde, taki silnik. Patrz jak z niego się kopci. Ale mnie to wali po prostu. Mamy lepszy silnik i to się liczy, nie? Mam nadzieję, że dojedziemy, no. Ja go później naprawię, proszę, niech on po prostu dojedzie, no. Te 70 km to nie jest dużo. Ja wiem, że to też nie jest mało, ale... Powinno nam się udać. Ile my mamy w ogóle kasy, żeby nam starczyło też na opony? 62. Powinno starczyć. Jak ja sprzedam tą bawełnę, czy ja co ja tam w ogóle dostałem, co ja tam mam, to powinno starczyć, nie? Dojedziemy czy nie dojedziemy? Albo po prostu będziemy na takich oponach jali i tyle. I tyle. Czyżby tu już było miasto? Nie, proszę, ja chcę tutaj... O Boże, ale żeśmy tutaj teraz w poślizg wpadli, no. Czy my później musimy wrócić do Niemiec, że ja tutaj widzę jakiś znak? Co to jest za znak? Wyłaź, czekaj, no zaciągnij ten ręczny i wyłaź, bo ja chcę zobaczyć ten znak. Letenie, nie? Dokładnie, czyli później możemy też wrócić sobie z powrotem do Niemiec. Dawaj, jedziesz, bo za chwilę mi tutaj silnik też wybuchnie. Ale się kiepsko ślizgamy, nie? Ale scena. Ale dojedziemy, bo już tutaj widzę naprawdę, widzę granice. Widzę jakieś domki, widzę przyszłość, widzę cywilizację, no. Jesteśmy, czy nie jesteśmy? Widzę granicę, widzę... Tu jest... Zobaczcie, że tu jest granica chyba na dole. Dokładnie, tu jest granica. A u góry jest ten zamek, który znajduje się właśnie w Dubrowniku, który też mega hiper turbo został ostrzelony, porozstrzelany, podziurawiony, popsuty przez bośniaków, ale oni go tak pięknie odbudowali, że naprawdę, jeżeli macie okazję pojechać do Dubrownika, to gorąco polecam. Ja jeszcze sam nie byłem, byłem bardzo blisko Dubrownika, ale w tym roku sobie pojadę i zobaczę Dubrownik, bo naprawdę jest przepiękny. Dobra, na dole jest granica, tutaj mamy miasto. Tutaj mamy miasto, zobaczcie jakie to są, to nie są dziury. Jest motel, jest fajnie, jest pięknie, dojechaliśmy po prostu do Dubrownika. Miejmy nadzieję, że tutaj będą mieli... O Boże, ty, ale scena, nie? Ale scena, takim trupem podjechać, kurde... W tamtych czasach to chyba nie dziwota podjechać takim trupem. Wyłącz te światła, no. Dlaczego ja tych świateł nie wyłączam? Później będzie scena, że znowu nie mam prądu, zobaczcie. Zostało 92% prądu. Ale dojechaliśmy, jest fajnie, jest pięknie, dolejemy sobie tutaj... Proszę bardzo. Dalej tutaj piszę po niemiecku, nie? Fajnie, że... Chorwaci też mówią po niemiecku, nie? Dobra. To sobie tutaj biorę. Dolejemy sobie tego oleju. Lean Oil Mix. Okej. Okay. Optimal Oil Mix. Jeszcze mi troszeczkę zostało. O kuźwa, za 0,2 to mogę sprzedać naprawdę? Ale scena, mogłem to tam sprzedać za prawie 3. Ale głupota, no. Ale naprawdę jest głupia głupota. Jest scena naprawdę, bo już... Ja nie dojadę po prostu do tej... Co jest? No to dobra, idę ci to pierwszy sprzedać. I nie ma żadnej skrzynki z narzędziami. Ja wiedziałem, że tak będzie. To jest... Ja nie umiem się po prostu wypowiedzieć na ten temat. Bo ja muszę kupić opony. Zobaczcie, że my na takich flakach jedziemy, że to jest katastrofa. Wszędzie są flaki. Z tyłu są flaki, nie? Z tyłu są po prostu flaki. Ja muszę kupić nowe opony, ale muszę się też przespać. A pamiętajcie, że teraz kosztuje to
30, czyli mi zostanie 28 kasy. Czyli musimy znowu pukać i mieć nadzieję, że dostaniemy jakąś kasę, nie? Ale scena, nie? 0, 2, 3 na 3, spoko. 4 na 4, spoko. Niepotrzebnie sobie naprawiłem ten... Niepotrzebnie sobie naprawiłem do końca... ten fuel tank. Gdzie tu jest motel? Ja nie umiem, już nie umiem nawet jechać, no. W ogóle chyba w trabancie jest napęd na tył, nie? Ja nie potrafię w ogóle skręcać. Ale śmiesznie się jeździ, nie? Ale śmiesznie. Dobra, jedziemy do motelu, mając nadzieję, że naprawdę wyleci mi 100 kasy. To wtedy zrobimy wiele. Kupimy sobie nowe opony i może nowy silnik nawet. Ten sprzedamy i kupimy nowy, bo ten za chwileczkę tutaj wybuchnie, no. Ten za chwilę tutaj wybuchnie. Dobra, bierzemy portfel. Gdzie jest ten portfel? Nie dosięgnę tego. Gdzie to jest szyba otwarta? Łódź, jak to auto wygląda. To jest naprawdę gruchot, nie? Mówiliście, żebym nie mył tego samochodu, bo wtedy wygląda jeszcze bardziej jak gruchot. 30. Idę pierwszy zapukać. Welcome, you just be staying over tonight. Tutaj dalej piszę po węgiersku. Jest! 35. Miejmy nadzieję, że te u góry pacany też mi dadzą pieniądze. Wszyscy. Wszyscy. I później, jak ja zapukam jeszcze nad ranem, to znowu dostaniemy kasę. Nie. Nie. Jest. Kurde, zobaczcie, nie mamy kasy, 128. Co prawda musimy wydać 25, ale mamy stówę. Rozumiecie to? Mamy 100 marek. Kuźwa mać, to jest przepiękne, naprawdę. Zaczyna się nam pomału udawać w tej grze. Hi again. Kupujemy. 30, okej, 30, naprawdę? No dobra. 1B, znowu mieszkamy tutaj na dole sobie. Ja się idę przespać. I naprawdę, udało nam się, kurde, dojechać. Ja jestem ciekawy, z czym my teraz będziemy graniczyli, ale chyba z Albanią, naprawdę. Do Albanii jedziemy. Jest tutaj coś ciekawego? Nic tutaj oczywiście nie ma. Tutaj też nie. Kładziemy się spać. Udało nam się przejechać, kurde, Chorwację, czy też tam byłą Jugosławię, nie? Zwało jak zwał. Masakra, muszę wam powiedzieć, nie? Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!